Cześć, tu Stefan Drabka. W dzisiejszym odcinku będzie odcinek z roślinami. W tym odcinku pokażę, jak teraz wygląda mój balkon pod koniec kwietnia. Bo na live'ie Gumayo Rexa Gaga Drapy napisała, żebym nagrał odcinek z roślinami. I teraz właśnie nagrywam. Bardzo dziękuję, że napisałaś, że chcesz odcinek z roślinami. No to zaczynajmy odcinek. Jeszcze dajcie lajka w górę i subskrypcję, bo ostatnio spadają mi subskrypcje i mam bardzo mało lajków. To możesz dać lajka w górę i subskrypcję. I też pozdrawiam moich widzów i Aga Drapie. No to zaczynajmy. Tutaj mam borówkę amerykańską, która już ma takie duże liście. W tym roku jeszcze nie zakwitła, dlatego, bo nie była podlewana wodą, która jest kwaśna. Tu mam krzew z takimi czerwonymi liściami. Tutaj mam bratki i zacząłem nawozić nawozem dla kwiatów kwitnących. I kiedy zacząłem nawozić moje kwiaty kwitnące, to teraz tak właśnie wyglądają bratki. To jest ta paczka z netto, co już sadziłem ponad miesiąc temu. I jak tutaj już widzę, to mam kolory takie: ciemny czerwony, biały z fioletowym, żółty z czarnym i taką cytrynkę. Kiedy zacząłem nawłazić, to nareszcie mi zakwitła ta cytrynka, bo była taki krzaczek bez kwiatków i nareszcie mi zakwitł i się okazało, że jest taka piękna cytrynkowy kolor kwiatka i bardzo mi się podoba. Uważajcie napisać w komentarzach, czy wam się też podoba ten kolor, bo tu mam taki żółty z brązowym i trochę czarnym, a tu mam taką cytrynkę. Tak wyglądają moje bratki. Tu miałem krokusy, ale już bardzo dawno przekwitły, i szafirki już też zaczęły przekwitać. I jeszcze mam tutaj blecza, co jest naprawdę długi. Niedawno kwitł, ale już się niedługo zrobi dmuchawiec. I to się naprawdę nazywa bniszek lekarski. Tu mam bluszcz, który kwitnie. Tu mam sosnę. Tu mam tą hiacynty, które kupiłem w Biedronce, cóż, nagrałem go nie odcinek, a się już niestety już przekwitły. Ale tu jeszcze jest kwiatek, w których kwitnie. Tu już mówiłem, że mam sosnę, a tu będę wysiewał warzywka. Jak na przykład marchewkę, rzodkiewkę, rzodkiew i koperek. Tu mam garonię, która w tym roku zakwitnie i ma bardzo dużo kwiatostanów, bo na przykład w danym roku był tylko jeden pęd, który miał kwiatki. Tu już niedługo zakwitnie mi aronia. Mam nadzieję, że się w tym roku z owoców zrobi mały drzemik. Tutaj mam surfinię z netto. I też one są na wiszącej doniczce. Też za chwilę wam pokażę drugą doniczkę wiszącą, co też mam surfinię i są ładniejsze. Tu mam surfinię w kolorze fioletowym z takimi białymi plamkami i jasny różowy. Tutaj się za chwilę rozwinie. Tutaj zobaczcie. A tu mam tuję.
która już jest bardzo dużo, bo już ma ponad 4 lata. Czy nawet 4 gabo na 5. Tu mam truskawki z tamtego roku. Już będą niedługo kwitły, ale już niedawno zaatakowały pszczyce, ale je popryskałem naturalnym środkiem do pszczyc i takich szkodników. Tu za chwilę mi zakwitnie właśnie truskawka, a to już są liście z tego roku, na przykład jak ten. Ale ta truskawka już ma głównie 2 lata, bo była zasadziłem ją w tamtym roku i jest, czy nawet bano rok, ale zasadziłem ją w tamtym roku i jeszcze będzie do końca mojego roku i nawet może być ta truskawka przez wiele lat. Bo zawsze kupowałem nowe, a tutaj widać, że truskawki są wieloroczne. Tu mam poziomki, co jest ciutkiem, które jest ciutkiem mniejszy krzak, a tu jest krzak, który jest większy i już kwitnie, a ten jeszcze nie kwitnie. Zobaczcie. A tu już będą gowoce. Już jak niedługo dojrzeją, będzie większe słońce, to za jakiś tydzień już mogą być pierwsze zbiory. I też zakupiłem w Pepco takie lampki. W tym roku 2 sztuki za 5 zł, a garże były w przecenie, to kosztowały 2 za 3,50. A tutaj mam też krzak poziomek, a tu mam truskawkę. Tu mam wysiane gaksamitki. Tu mam forsycję, która już przekwita, ale już dostaje takie duże pędy. Tu będą zasiane kwiatki. Tu mam pigwowiec i tu mam bez. Już dostał takie duże listki, ale niestety nie kwitnie tak jak na przykład tamten. Tu mam krzew z białymi kwiatkami i jak tu już widać, za chwilę zakwitnie, bo już widać białe końcówki na pączkach. Tutaj też są pączki. A tu mam pomidorki, które wysiłałem z nasionka, nagrałem filmik, jak ratowałem doniczkę z pomidorami. A tutaj są pomidory, które mi się udała hodowla. Czyli wysiałem je z nasionka i aż 2 razy pikowałem. I pewnie jeszcze raz będę je pikował. Tutaj zobaczcie. To są pomidorki koktajlowe. Tutaj też mam te piękne pomidorki. Tu są pomidorki. I też są zamocowane na takich patyczkach, żeby się nie złamały, bo nie są niestety takie bardzo sztywne. Tu mam koktajlowe i tutaj też mam koktajlowe. A tu mam też taką szklarnię.
tu jest ta moja szklarnia. Ona nie jest kupiona, tylko jest no, zrobiona samemu w domu z takich bramek, co miałem. I zrobiłem z mamą taką szklarnię. I w niej są pomidory. Na przykład tutaj zobaczcie. I tu jest też ten, no i też tu jest termometr. I tutaj też mam pomidory koktajlowe, i też tam są pomidory karłowe i koktajlowe. Zobaczcie. Tutaj dzisiaj zakupiłem jagodę kamczacką, która już widać, że będę miał w tym roku pierwsze zbiory. I też tutaj są kwiatki. Tutaj możemy się uda nagrać. Tutaj. I też mam takie no, do listki i była zakupiona w netto. Tutaj może się zobaczyć, jak wyglądają, kiedy są dojrzałe. I to jest jagoda kamczacka. A tutaj są, jak jeszcze nie są dojrzałe. A tu jeszcze raz pokażę, kiedy są dojrzałe. Tu mam gagres, który już dostał pierwsze no, listki. Zobaczcie. Tak to wygląda. Tam są hortensje bukietowe. Jak widać, ma pierwsze no, listki. Może mi się tutaj uda nagrać. A tu mam winogrono. Pewnie się pojawił wcześniej no, filmik, jak jeszcze nie miały takich dużych już pędów. Takie mają no, piękne no, listki. Ciekawe, czy w tym roku zakwitnie, ale nie sądzę. Zobaczcie. Piękne. Tu mam te surfinie. Są bardzo ładne. Te są te z netto i teraz możecie sobie porównać, czy ta doniczka jest ładniejsza, czy tamta. No to teraz wam tutaj tak zrobię, żebyście porównali i możecie napisać w komentarzach. To możecie teraz napisać w komentarzach. Tutaj zrobiłem taką kompozycję z czarnej surfini, z fioletowej surfini i aksamitki w takim kolorze. A tutaj możecie zobaczyć czarne surfinie. Te już nie są z netto, bo nawet widać, że te są małe, te są duże. Możecie zobaczyć tą moją kompozycję. Tam są fioletowe, a tutaj są surfinie czarne. A tu mam te piękne gaksamitki. Zobaczcie. Tu mam też bratki nawożone. No i też wszystkie te, które pokazuję, kwiatki.